podstawą w grze drużynowej jest to wykorzystanie całego dostępnego ognia na jednym celu. Dzięki niemu można w sposób łatwy i przede wszystkim szybki niszczyć czołgi przeciwnika jeden po drugim. Na poniższym obrazku widzimy drużynę, która fokusa nie ma. Każdy bije przypadkowy cel. Takie działanie jest bardzo nieefektywne. O wiele lepiej jest zrobić tak, jak przedstawia to ten schemat. Każdy skupia się na jednym celu, przez co zostaje on bardzo szybko zniszczony. Drużyna przeciwnika, tracąc czołg, zadaje mniej obrażeń naszym. Przy wyjeździe warto wstrzymać się chwilę z oddaniem strzału. Zazwyczaj dowódca używa znacznika potrzebne wsparcie ogniowe, by oznaczyć cel, który należy zniszczyć jako pierwszy. A nawet jeśli takiego znacznika nie ma, to wszyscy gracze powinni celować w czołg, który dostanie strzał jako pierwszy. Chcemy jak najszybciej wyeliminować go z dalszej gry. Również w czasie bitew, gdy ładujesz działo, warto trochę oddalić kamerę, rozejrzeć się dokładnie po okolicy i sprawdzić, który cel ma najmniej HP. Warto wykorzystać czas ładowania działa na to, by znaleźć sobie dobrą pozycję do jego bicia. W fokusowaniu najważniejsze jest jednak dobijanie celu. Czołg, który ma 1 HP, w dalszym ciągu jest zagrożeniem dla naszej drużyny. Dlatego priorytetem jest niszczenie takich właśnie celów. Mają one pierwszeństwo nawet przed oznaczonymi celami. Zazwyczaj jako pierwsze oznaczane są czołgi magazynkowe. Chodzi o to, by nie dopuścić do ich ponownego naładowania się. Może się jednak zdarzyć, że taki czołg nie zostanie wyświecony od razu. Gdy nagle zostanie on wykryty, dowódca może zdecydować, że porzucamy poprzedni cel i wszyscy fokusujemy się właśnie na magazynku. Znaczenie fokusa bardzo dobrze widać na przykładzie szóstych tier. Jak widzimy, w pierwszej chwili panuje lekkie zamieszanie, ale drużyna szybko odnajduje się i niszczy cele przeciwnika jeden po drugim. Zobaczcie jednak teraz. Pozostały dwa cele, które są bite naprzemiennie. Tracimy przez to niepotrzebnie jeden czołg. Na szczęście przewaga jest już tak duża, że nie ma to żadnego znaczenia w dalszej rozgrywce. Spójrzcie na to nagranie. Przeciwnik otrzymuje kilka strzałów, jednak dalej żyje. Nasz gracz postanawia jechać i go dobić. Ładnie manewruje, jednak nie udaje mu się go przebić. Na szczęście drugi członek naszej drużyny widzi to i kończy dzieło. Zobaczcie, jak teraz cała drużyna skupia się na czołgu T-34. Czasami jednak dobicie przeciwnika nie jest możliwe. Być może znajduje się on za jakąś przeszkodą, a dojazd do niego zająłby zbyt wiele czasu. W takiej sytuacji musisz sam zdecydować, czy opłaca ci się manewrować, czy też strzelić w inny pełny cel. Ostatni filmik prezentuje idealne zachowanie całej drużyny. W tle mamy dwóch snajperów. Widzimy, że grupa przeciwników zjeżdża na nasz pojedynczy czołg. Chociaż dowódca oznacza Isa bardziej w głębi, to jednak wszyscy strzelają w tego, który jako pierwszy otrzymał strzał. Zobaczcie, że nawet czołg, który jest osaczany, nie próbuje walczyć z tymi, którzy są blisko niego. Wszyscy cały czas strzelają w czołgi, które należy zniszczyć jako pierwsze.
Pierwszą sprawą, jaką omówimy, będzie sposób poruszania się po mapie. Drużyna, która przemieszcza się w sposób chaotyczny, sama dla siebie stanowi zagrożenie. Wyobraźmy sobie grupę czołgów jadących w ścisku. Gdy pierwszy z nich zostanie zdetarkowany, następni nie mogą go ominąć. Tworzy się zatór. Sytuację taką przedstawia to nagranie. Czołgi dostały rozkaz do ataku. Ponieważ dwa z nich zostały zdetrakowane, a gracze jadący za nim nie zachowali odpowiednich odstępów, mają teraz problem z przejechaniem do przodu. Pozostali gracze, widząc to zamieszanie, nie są pewni, co robić dalej. Zamiast atakować, cała grupa czołgów stoi. Przemieszczając się po mapie, pamiętaj o zachowaniu odstępów. A jeszcze lepiej, poruszaj się w tak zwanej szachownicy. Dzięki temu, nawet gdyby czołg przed tobą niespodziewanie się zatrzymał, nie będziesz miał problemów z tym, żeby pojechać dalej. Drugi powód, dla którego należy zachowywać odstępy między czołgami, to wroga artyleria. Gdy jej pocisk spada na czołgi jadące w ścisku, wyrządza dużo większe szkody. Obejrzyjcie teraz kilka przykładów graczy, którym udało się zrobić unik, oraz drużyny, która przemieszcza się z zachowaniem odstępów. Przejdźmy do podstawowej formacji bojowej, jaką jest zakładka lub tak zwany wachlarz. Zakładka to ustawienie w jednej linii pod odpowiednim kątem do przeciwnika grupy naszych czołgów. Ustawiając zakładkę, pamiętajcie o kilku podstawowych rzeczach. Po pierwsze, odpowiednio się skontujcie, tak by przeciwnikowi było jak najtrudniej was przebić. Po drugie, jak najlepiej zasłoń czołg stojący obok ciebie. Ważne jest, byś zasłonił jego przednie kółko napędowe. Po trzecie, w zakładce się nie ruszaj, bo będziesz zasłaniał koledze stojącemu za tobą. Mógłby niechcący w ciebie strzelić. Możesz się oczywiście wycofać, jeśli masz mało HP, ale nie próbuj później za wszelką cenę wrócić w to samo miejsce. Po czwarte, zachowaj minimalny luz między czołgiem stojącym obok, tak żeby przypadkiem go nie szturchać. I po piąte, pamiętaj o fokusie. Jeśli cała zakładka odda strzał w jeden czołg, najprawdopodobniej zostanie on zlikwidowany. Na koniec obejrzyjmy bitwę, w której nasi gracze ustawili całkiem fajną zakładkę i chociaż wydaje się, że wróg ma przewagę, to udaje się go pokonać. Podstawową formacją obronną jest zakładka, o której było przed chwilą. Szczególnie dobrze sprawdza się przy obronie ciasnych miejsc, bo uniemożliwia przeciwnikowi objechanie nas. Obronę taką przedstawia wyświetlane właśnie nagranie. W tym wypadku drużyna otrzymała rozkaz, by bezwzględnie utrzymać pozycję. Zwróćcie uwagę na to, jak gracze blokują czołgi przeciwnika, które próbują nas okrążyć. Gdyby któremuś udało się przejechać na nasze tyły, to zakładka zostałaby rozbita. Często jednak zdarza się, że musimy bronić się w miejscu bardziej otwartym, gdzie nie da się zatrzymać wroga. Można wtedy wykorzystać manewr, który nazwiemy cofnięciem zakładki. Prezentuję go poniższy schemat. Drużyna oddaje salwę, a następnie wycofuje się za jakąś przeszkodę, tworząc nową linię zakładki. W tym czasie wszyscy przeładowują się. Gdy wróg ponownie na nas wyjeżdża, drużyna może oddać kolejną salwę. Manewr obronny cofnięcia zakładki przedstawia poniższe nagranie. Pierwsza salwa eliminuje z dalszej gry jednego przeciwnika. Następnie wszyscy cofają się, dzięki czemu skały częściowo zasłaniają nas przed ogniem. Tylko kilka czołgów z wrogiej drużyny może do nas strzelać. Drużyna cały czas cofa się, aż zajmie bezpieczne miejsce na wzniesieniu. Zwróćcie również uwagę na minimapkę. Nasze czołgi średnie jadą zająć bazy przeciwnika. Zadaniem ciężkich, będących w obronie, jest więc jak najdłużej przetrwać, by związać przeciwnika walką. Daje nam to czas na spokojne skapowanie.
Przy obronie ważne jest też wykorzystywanie terenu, wraków i innych przeszkód. Spraw, by to przeciwnik musiał wyjechać na ciebie, a nie ty na niego. Gdy dowódca zarządza obronę, musisz uświadomić sobie jedną ważną rzecz. Wróg ma przewagę w tym miejscu. Nie da się go pokonać bezpośrednim atakiem. Musisz więc oszczędzać swoje HP i nie ryzykować wychylaniem się. Jednak gdy teren jest niekorzystny, a wróg ma znaczącą przewagę, to nie warto za wszelką cenę bronić danej pozycji. Wykorzystujemy wtedy manewr, który nazwiemy obroną z opcją wycofywania się. Jest to szczególnie przydatne, gdy druga część drużyny w innej części mapy wykonuje jakąś ważną akcję, na przykład zdobywa bazę. Wycofywanie się zapewnia nam kilka ważnych korzyści. Utrudniamy objeżdżanie nas, odciągamy przeciwnika od ważnej części mapy i zwiększamy czas naszego życia. Przy takim trybie obrony i tak nie masz szans na przeżycie. Zrób więc wszystko, by ukraść jak najwięcej czasu. Przejdźmy do najistotniejszej części gry, czyli do ataku. Najprościej tryb ataku możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Atak pozycyjny i wyjazd zwany rushem. Atak pozycyjny to wykorzystanie terenu, wraków i innych przeszkód po to, by zadać przeciwnikowi obrażenia, samemu ich nie przyjmując. W tym trybie bardzo ważne są osobiste umiejętności, wiedza o tym, jakie masz mocne punkty swojego czołgu i gdzie przebijać przeciwnika. My skupimy się jednak na wyjazdach. Rush może być zarządzony w każdym momencie bitwy. Choć dowódca zazwyczaj informuje, że za chwilę wykonamy ten typ ataku, to jednak musisz być zawsze na niego przygotowany. Wykonując taki wyjazd, pamiętaj o dwóch podstawowych zasadach. Po pierwsze, chodzi o to, by zmieszać się z przeciwnikiem, okrążyć go z wszystkich stron. Po drugie, wyjeżdżają wszyscy jedną zbitą grupą. Nikt nie próbuje zostać i snajpić lub bronić drugiej strony. Omówmy teraz dokładniej te zasady. Gdy dowódca zarządzi rush, wszyscy gracze wyjeżdżają w stronę przeciwnika. Chodzi o to, by okrążyć go z wszystkich stron. Oczywiście jako pierwsi jadą ci, którzy mają najwięcej HP. W dalszym ciągu obowiązuje także Focus Fire. Ale dzięki temu, że okrążamy przeciwnika, to rozbijamy jego formację obronną. Nie jest on też w stanie zasłonić swoich niedobitych czołgów. Zamiast bić się z nim frontalnie, gdzie ma najmocniejszy pancerz, możemy wybrać sobie miejsca, gdzie dużo łatwiej jest go spenetrować. Spójrzcie, jak kilku graczy z naszej drużyny bije się z wrogim czołgiem przez wrak, zamiast po prostu go objechać. Zanim przeciwnik ginie, otrzymuje 3 strzały niepenetrujące. Pamiętajcie również, że rush nie jest bezmyślnym wyjazdem w kierunku przeciwnika. Jeśli to możliwe, wybierajcie taką drogę, by jakaś przeszkoda zasłaniała was przynajmniej przed częścią wrogów. Jeżeli jesteście tak częściowo chronieni, możecie przystanąć na chwilę, by wyeliminować jakiegoś wroga, a dopiero po jego zniszczeniu wyjechać na kolejnych. Na tym nagraniu nasi gracze na początku bardzo ładnie okrążają czołg T-32, bijąc go z wszystkich stron. Jednak po jego zniszczeniu mogliby zjechać w dół, tak jak to robi tylko jeden IS. Dzięki temu uniknęliby zbędnego odstrzału od czołgu T-32 widocznego po prawej stronie i znaleźliby się dużo szybciej przy mordowni, gdyż tam jeden z naszych czołgów pilnie potrzebuje pomocy. Raszując, pamiętaj także, by nie sklejać się z przeciwnikiem, bo będziesz zasłaniał cel czołgom stojącym za tobą. Na tym nagraniu czołg Gru bardzo dobrze wykorzystał moment po tym, jak wróg strzelił i zajechał na jego tył. Nie zauważył jednak, że zasłania cel innym naszym czołgom. Lepiej by było, gdyby stanął z jego boku.
Przejdźmy do drugiej zasady Rusha, czyli tego, by trzymać się grupy. Szczególnie ważne jest to w przypadku, gdy przeciwnik chce nas zaatakować z dwóch stron. Prawidłowe zachowanie w takiej sytuacji przedstawia poniższy schemat. Zamiast walczyć na dwóch frontach jednocześnie, lepiej jest wyjechać w którąś stronę. Grupa powinna wykorzystać jakąś przeszkodę, tak by przeciwnik, który chce nas zajechać od tyłu, nie mógł w nas strzelać. Niezwykle ważne jest, by minąć grupę czołgów, która jest przed nami. Dzięki temu, przynajmniej częściowo, wykorzystamy wroga jako zasłonę. Jeśli cała akcja przebiegnie sprawnie, to uda się wyeliminować grupę czołgów przed nami, zanim ci, którzy są za nami, zdążą w ogóle do nas dojechać. Potem można utworzyć nową linię obrony i po prostu czekać na tych, którzy chcieli nas oflankować. Gdy drużyna raszuje którąś stronę, po prostu nie opłaca się zostawać i bronić tej drugiej. I z piąty, którego widzimy na tym nagraniu, nie miał szans obronić tamtej strony. Gdy dowódca ogłosił przygotowanie się do rusha, mógł dołączyć do reszty czołgów. 110 również niepotrzebnie próbuje się odwrócić i bronić tyłów. Nagranie to wybitnie pokazuje, że lepiej jest zraszować jedną stronę, kompletnie porzucając drugą. Kolejne nagranie również pokazuje, jak niemądre jest odłączanie się od grupy w przypadku, gdy wykonujemy rush. Czasami może ci się wydawać, że zamiast trzymać się grupy, lepiej by było oflankować przeciwnika. W pewnych sytuacjach tak może być. Jednak w większości wypadków lepiej jest tego unikać. Na koniec tej części obejrzyjcie dwa nagrania przedstawiające, jak zaznaczony gracz próbuje oflankować wroga. Sami ocencie, czy jego działanie było skuteczne i czy w ogóle się opłacało. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że lepiej by ci gracze zostali z pozostałymi członkami drużyny, bo wtedy dużo więcej by zdziałali. Bitwy drużynowe to nie random. Tutaj liczy się realizacja ściśle określonego planu. Jeśli coś zawiedzie, cały plan może się rozsypać. Na początku bitwy stara się zrozumieć, jaką taktykę ma dowódca, co chce osiągnąć. Myśl nie tylko o swojej roli, ale o całej drużynie, której jesteś przecież częścią. Gdy zostaniesz gdzieś wysłany, zastanów się po co, co masz tam zrobić, co dowódca chce osiągnąć, wysyłając cię w dane miejsce. Rozkazy wykonuj szybko, ale i z głową. Myśl o zagrożeniach. Dowódcy przecież niepotrzebne są zniszczone czołgi. Gdy to możliwe, unikaj takich niebezpieczeństw, ale jeśli wymaga tego plan, musisz się poświęcić dla jego realizacji. Pamiętaj też o bardzo ważnej zasadzie. Jeżeli drużyna przegra, bo ty nie wykonałeś rozkazu, jest to twoja wina. Jeżeli drużyna przegra, a ty wykonałeś rozkaz, jest to wina rozstawiającego. Jeżeli nie możesz wykonać polecenia, powiedz o tym dowódcy. On może nie wiedzieć, w jakiej konkretnej sytuacji się znajdujesz i zakłada, że wykonasz jego rozkaz. Załóżmy, że masz dobrą pozycję snajperską, a dowódca wysyła cię w inne miejsce. Zamiast stać i dalej snajpić, powiedz dowódcy, że masz dobre bicie. Może się okazać, że twój ruch jest ważniejszy niż oddanie kilku pestek.
Wykonywanie rozkazów nie jest jednak sprzeczne z podejmowaniem decyzji samemu. Jeżeli na przykład czujesz, że dowódca zapomniał o tobie, albo masz jakiś naprawdę dobry pomysł, powiedz mu o tym. Jeśli dowódca go zaakceptuje, bierze odpowiedzialność za tą decyzję i nie będzie cię potem winił w wypadku, gdyby ci się jednak nie powiodło. Wszystkie komunikaty przekazuj w sposób jasny i krótki. Unikaj zbędnego gadania. Teksty w stylu "nie mogę go przebić" albo "rozwalili mi gąsienicę" w 99% są niepotrzebne. Takimi komunikatami tylko zagłuszasz kanał, a pozostali gracze nie mogą się skupić na tym, co naprawdę jest ważne. W tej bitwie dowódca spodziewał się, że za chwilę pokaże się czołg MX-50-100 i rozkazał wszystkim patrzeć w tamtą stronę. Niestety tylko dwóch graczy to zrobiło. Dowódca chce skapować wrogą bazę. Mają to zrobić lighty, natomiast czołgi ciężkie mają utworzyć linię blokującą ewentualny powrót. Zobaczcie jednak, co robią nasi gracze. Kolejna bitwa pokazuje, jak ważne jest dokładne i szybkie wykonanie rozkazu. Dowódca widzi czołgi w tych miejscach i zakłada, że na dole zbierzemy 3 isy, raszując mordownią. Jednocześnie czołgi z Hilla bardzo szybko, bez zatrzymywania się, mają przejechać na ich tył. Cała siła ma się skupić właśnie na mordowni. Dowódca wie, że czołgi, które zaznaczył, mają przestrzał w tą pozycję, dlatego w tym miejscu nie wolno się zatrzymać. Dowódca prowadzi natarcie i spodziewa się, że pozostali gracze pojadą za nim. Bez problemu udaje mu się przycisnąć między wrogami. Wie, że nie ma czasu i musi to zrobić szybko. Nie wszystkim jednak udaje się bezpiecznie przyjechać. Dlaczego do tego doszło? Spójrzmy jeszcze raz. Gracze nie zrozumieli, że musi to być naprawdę szybki przejazd, bez zatrzymywania się. Jest szósty, który później próbuje nadgonić swoich towarzyszy, robi to zupełnie niepotrzebnie. W tym momencie nie da się już zrealizować planu. Bitwa ta pokazuje również, jak ważne jest samodzielne podejmowanie decyzji. Trzy isy na mordowni dostały rozkaz, by w dogodnym dla siebie momencie przejechać. Dzięki ostatnim wyświetlonym pozycjom wroga mogli się domyśleć, że czołgi z mordowni przejechały na Hilla i w zasadzie został tam tylko jeden is. Powinni go niezwłocznie zraszować. Wiedzieli, jaki jest plan, ale czekali na konkretny rozkaz zamiast domyśleć się, co powinni zrobić.
czasami zdarza się, że niewykonanie rozkazu przynosi korzyści. W tym wypadku dowódca rozkazał wszystkim marszować w prawą stronę. Nie wie jednak, że czołg IS-3 został uwięziony i gdyby próbował wyjechać, na pewno by zginął. Czołg 110 zastanawia się, co zrobić. Widać, że szacuje siły wroga i wie, że czołgi po prawej stronie poradzą sobie, dlatego postanawia złamać rozkaz i zostać bronić ISA III. Cały czas jednak pozostaje w zasięgu tych ISów, przez co nie jest osamotnionym czołgiem. W tym konkretnym wypadku złamanie rozkazów było uzasadnione. Jak widać, dowódca nie jest nieomylny. Ostatni filmik pokaże, jak wspaniałe rezultaty można osiągnąć dzięki zrealizowaniu planu. Medy dostały rozkaz, by zablokować za wszelką cenę czołgi wroga jadące na Hila. Zobaczcie, jak świetnie wykonują to polecenie, zostawiając wroga. Dzięki temu przeciwnik nie jest w stanie uciec, a nasze E5 mają czas, by podjechać i go wykończyć.